Siema, tu młody, witam was dzisiaj na moim backyardzie. Dzisiaj taki po prostu chilloutowy odcinek, bo mam trochę uszkodzone kolano i nie mogę zbytnio polatać. Także dzisiaj tak, co nieco pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Jeśli po tym filmie wbijecie 40 łapek, to po 24 godzinach od wbicia pojawia się mój bike check. Także myślę, że legit deal. Jeszcze zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz. No i zaczynamy, przedstawię wam, jak to się prezentuje. Także znajdując się na górze, jesteśmy teraz na speedboxie. Pokażę wam, jak to wygląda ze speedboxa. Tak to się prezentuje, mamy cztery stoliczki, do których też zaraz przejdziemy. Mamy speedbox i tam generalnie za każdym razem robi mi się mąka. Ja teraz tu sobie zajdę na chillu i płacę tutaj zawsze w tym samym miejscu. Nieważne ile będę sypał, zawsze mi się zrobi mąka. Nie wiem dlaczego, dalej jest już sztywno. Także już jak sobie tutaj jedziemy, mamy pierwsze wybicie. Tu jest chyba kąt około 50 stopni. I na wielkość ten stolik jest taki. Oczywiście GoPro to spłaszczy, żeby nie było. Jest taki, mamy takie lądowanie. Później sobie lądujemy, lecimy na drugi. Ten stolik też ma 50 stopni. Kąt wybicia. I on jest taki. Dzisiaj go przedłużałem. Mamy nowe lądowanie. Jeszcze nie uklepane, jeszcze trochę tutaj niedoloty wsadzone, no bo z tym kolanem to naprawdę trochę ciężko mi się wybijać. I lecimy dalej, mamy trzeci. Tutaj mamy kąt 45 stopni. I tak on wygląda, jest najkrótszy. Ale lubię go najbardziej, zawsze mi to, bo na nim siada. I lecimy teraz na czwarty, świeży. Wybicie też jeszcze nie ubite, jak widzę są ślady. Tutaj mamy kąt 45 te stopni. Jest on równywalnej wielkości do trzeciego. No i świeże lądowanie, też jeszcze nieuklepane, ale myślę, że za niedługo to będzie gites. Pokażę wam teraz, jak wygląda konstrukcja speedboxa. Może kogoś to zaciekawi i zafascynuje, żeby zrobić swojego. Także tutaj mamy dwie belki, które podtrzymują wszystkie palety do zjeżdżania. Dodatkowo wzmocnione wszystko tutaj, żeby to było jak najsztywniejsze. Jak widać, jest w miarę sztywno. Tutaj mamy kołeczki, te wzmocnione od boku. No to jest po prostu luźno, ale chyba z drugiej strony tak nie jest już. Jest po prostu, nie, też jest w miarę luźno, nawet nie wiem czemu. A no też to wspiera. Mamy cztery główne pale, które trzymają te dwie palety na górze. Mamy też przekątne, żeby to wszystko było sztywno. Mamy tutaj jedno na połączeniu dwóch palet, żeby tutaj po prostu się takie jajo nie robiło, żeby to się do dołu nie zapadało. I mamy tutaj po bokach, które też podtrzymują to wszystko. I no jest to trochę... No, a dobra, bo to jest to, żeby, bo tutaj za nisko to było. I tak ogólnie to, no, do przodu, do tyłu jest sztywno, a na boki już trochę nie. Ale również mamy bariereczkę, jakby komuś się zachciało równowagę nagle tracić. No i po prostu tak to wygląda. Tutaj mamy chillową ławeczkę, która się grzeje, jak jest gorąco i robi się zimno, jak jest zimno. Mamy mojego uwalonego darta. No i tutaj mamy fotel prezesa, na którym sobie zawsze zasiadam i czekam po prostu na ludzi. No i tak to faktycznie wygląda. No mówię, dzisiaj taki chilloutowy odcineczek, bo po prostu mam uszkodzone trochę kolano. Nie mam jak zbytnio latać, jest mi trochę ciężko z tym. Ale myślę, że już tydzień, półtora będzie wszystko git. I będziemy mogli dalej latać, dalej dobrze się bawić. Także widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.